14 maja w gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu można zwiedzać wystawę nieznanych szerzej dzieł Marka Oberlendera. Przekazane przed 2 laty przez wdowę po malarzu 474 rysunki wykonane tuszem, ołówkiem oraz akwarelą stanowią nową odsłonę poznawaniu twórczości tego artysty. Marek Oberlender urodził się w 1922 roku w miejscowości Szczerzec pod Lwowem i tam na początku wojny został wcielony do Armii Czerwonej, z której prawdopodobnie, taka przynajmniej jest też z jego zapisków wynika, został przyłapany na próbie dezercji i wysłany w głąb Rosji. Na koniec trafił do Omska, to jest taka miejscowość u stóp na południe od Uralu, w którym są kopalnie węgla, ale przede wszystkim kopalnie uranu i tam był po prostu obóz pracy, czy tak zwany, no, jak gułag. I tam spędził jakiś czas, też nie do końca wiemy, ile tam czasu był, w każdym razie dopiero stamtąd wrócił w 1946 roku do Polski. Pojechał do swojego rodzinnego miasta, które zastał w ruinie i nie zastał nikogo ze swoich bliskich. Jedynie szwagra, który mieszkał w Łodzi i który go też natchnął myślą o studiowaniu sztuki. A jeśli chodzi o Francję, jeszcze przepraszam, dodam, to już był późniejszy okres po studiach i po jego już wystawach i po Arsenale. W 1962 roku wyjechał do Szwecji, tam miał wystawę i za pieniądze, które tam uzyskał jako honorarium, wyjechał, no jak się okazało, niestety nielegalnie z punktu widzenia polskich władz do Paryża i w zasadzie we Francji spędził resztę swego życia. Marek był, poza tym podobno był bardzo miłym, przyjacielskim człowiekiem. Miał grono przyjaciół, również artystów, z którymi studiował, z którymi się spotykał i wraz z kilkoma osobami postanowili zorganizować w czasie trwania 5. Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie wystawy poświęconej młodej plastyce w ówczesnym Arsenale Warszawskim. Stąd ta nazwa skrótowa Arsenał 55. Zresztą pod tą nazwą trwa cały czas wystawa, stała wystawa w Muzeum Lubuskim. Także ta jakby jest kontynuacja pamięci o tej wiekopomnej wystawie, ale tam właśnie na tej wystawie pokazał swoje bardzo przejmujące prace. Mianowicie jedną były cebule. To jest taki też symbol głodu, symbol też walki w warunkach obozowych z brakiem witamin, ze szkorbutem. A drugi obraz, też olejny, to byli napiętnowani. I tutaj ten obraz właściwie stał się jakimś takim głównym emblematem tej wystawy, aczkolwiek nie dostał żadnej nagrody. I tutaj rozgoryczenie Marka było ogromne z tego powodu. Natomiast do historii ten obraz przeszedł właśnie jako taki, no, kwintesencja jego przeżyć, zwłaszcza, że podwójna kwintesencja, dlatego że ten obraz został namalowany na podstawie fotografii, autentycznej fotografii wykonanej przez Niemców. Fotografii pokazującej po prostu wycinanie na skórze czoła gwiazd Dawidowych, oczywiście na głowach polskich obywateli pochodzenia żydowskiego. Więc przejmujące jest podwójnie, ponieważ on nie był świadkiem tych drastycznych zajść, natomiast posługiwał się, co mu niestety zarzucano, właśnie fotografiami, bo chciał się w ten sposób uporać ze swoją nieobecnością w tym tyglu i łącznie z tym wyrzutami sumienia, że przeżył. Z żoną był związany bardzo długo, bo poznali się w liceum plastycznym, ona była od niego 6 lat młodsza i później razem studiowali, ona scenografię, on malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Natomiast ona została spadkobierczynią tych wszystkich prac i dokonała wielu fantastycznych rzeczy, ponieważ niestety zaraz po zawarciu przez nich małżeństwa, już we Francji, musiała wrócić do Polski
Polski do chorego ojca i więcej już nasze władze niestety nie wypuściły jej do Francji, więcej się nie widzieli, natomiast zostały ogromne ilości jego prac. Ona wszystkie te prace skatalogowała, opisała, opieczętowała, wszystkim zadbała o ich stan, bo te prace są w bardzo dobrym stanie. A druga rzecz, że też już później sprowadziła przy udziale władz Muzeum Emigracji w Toruniu resztę prac właśnie tych abstrakcyjnych, głównie tych abstrakcyjnych, które były reminiscencjami takimi poetycznymi opowieściami o wybrzeżu Prowansji, nad którym zresztą spędził resztę życia, kurując się po czterech zawałach, po piątym już niestety odszedł. Natomiast Halina przekazywała sprawiedliwie. Najpierw zrealizowała jego taką jeszcze tuż przed śmiercią wolę, żeby prace przeszły do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wtedy ówczesny kurator, późniejszy dyrektor naszego muzeum, Mariusz Hermansdorfer, sam przyjechał do niego, do szpitala i podjęli tę decyzję obaj. I Marek potem pisał, że nigdy nie był w życiu tak szczęśliwy, jak właśnie w tym dniu, tuż przed śmiercią. I w 80 roku ten przekaz został zrealizowany i w tym samym czasie w muzeum odbyła się ogromna wystawa wszystkich prac, zarówno na płótnie, jak i na papierze, które wtedy się znalazły w naszych zbiorach. No i myśmy byli jednymi z najbardziej bogatych w jego pracę instytucji muzealnych. Natomiast druga, że tak się brzydko wyrażę, transza została zrealizowana tuż przed odejściem samej Haliny Oberländer, Pfeffer Oberländer, która zmarła przed 2 laty i z którą myśmy się tak właśnie w ostatniej chwili spotkali. I ona przekazała 474 rysunki, szkice, właściwie unikalne zupełnie prace, które właśnie pokazały zupełnie inne oblicze tego artysty. Zupełnie odrębnym wątkiem w twórczości Marka Oberlandera, czemu dajemy też wydźwięk, umieszczając te prace na zewnątrz jakby sali, bo to one zapraszają zwiedzającego do środka, są abstrakcje Marka Oberlandera, które tworzył głównie mieszkając we Francji, a więc od roku 1963 do 1977, kiedy przedwcześnie umiera w roku kolejnym, mamy okazję zmierzyć się z niesamowicie poetyckimi, pięknymi, wielobarwnymi pracami, które przypominają to mozaiki, to plątaninę kolorowych kresek, plam barwnych, układ niesamowity, który przyciąga uwagę już naprawdę od pierwszego spojrzenia, czego wyraz chociażby może dać praca za moimi plecami, ale ma ona jeszcze ukryty inny wydźwięk, a mianowicie jest to swoista impresja muzyczna, bowiem Marek Oberlander przez większość swojego życia szczególnie cenił muzykę poważną i podczas odsłuchu kolejnych płyt, jakie wpadały mu w ręce, postanowił, że będzie przetransponowywał te odczucia dźwiękowe właśnie na arkusze czy też płótna swoich prac. Jest to naprawdę też dość interesujące, bo na kartach jego notatników wychodzi, że przez wiele lat mierzył się z samą konwencją tego, jak artyści wzajemnie się inspirują i przenikają. Nie tyle artyści wizualni, co też właśnie muzycy z artystami wizualnymi. No, mamy w swojej kolekcji kilka prac realizujących wątek właśnie introspekcji, bo tak artysta nazywał pracę z tego cyklu. Introspekcja, a więc wchodzenie w głąb siebie. Myślę, że nawet ta introspekcje najlepiej obrazują to, czym Marek Oberlander zajął się tak naprawdę na początku lat 60., odkąd zamieszkał we Francji szczególnie, ale badał siebie, przeprowadzał taką swoistą autowiwisekcję, by móc odegnać te myśli i skojarzenia, które kłębiły mu się szczególnie w związku z tematyką wojenną i to, co przebijało się przez jego pracę przez wiele, wiele lat. On nagle we Francji wyjeżdża i dostrzega niebo. To niebo francuskie, które owocuje szeregiem wielobarwnych kompozycji, pokazujących właśnie pejzaż. I bardzo często mówi się o tym, że co myślę, że bardziej zgryźliwi. Mówią, że to jest taka terapeutyczna forma, coś na miarę domu kultury, ale broń Boże, to w ogóle nie miało nic z tym wspólnego. Artysta
Myślę, że bardziej powinniśmy docenić tę jego potrzebę uwolnienia się od tej przeszłości, którą wcześniej kreślił czarnym tuszem, gęsto. Ten szrafunek jest po prostu tak intensywny, jak emocje, które w nim buzowały, aż tu nagle, kiedy urzeczony tym pięknem nieba, po prostu rozlewa kolejne plamy kolorów, właśnie akwareli, gwaszu, możemy dojrzeć w tym jego zachwyt właśnie nad tym francuskim pejzażem. Serdecznie zapraszam Państwa na wystawę do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wystawa rozpoczyna się 14 maja i trwa do 1 września. Wystawie towarzyszą oczywiście oprowadzania kuratorskie. Myślę, że w tym przypadku jest to niezwykle ważne, bo ta mnogość motywów i symboli, które się tutaj pojawiają, warta jest wytłumaczenia. I bardzo chętnie razem ze współkuratorką Magdaleną Szafkowską opowiemy Państwu o tym, co kryje się za tymi wszystkimi pracami.